Instrukcja montażu płyt Termano na dachach skośnych. Płyty Termano są dostarczane w zabezpieczonych folią paczkach. Po rozpakowaniu płyty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Płyty Termano są bardzo lekkie, co ułatwia ich transport bez dodatkowego wyposażenia. Do wykonania termoizolacji będą potrzebne następujące akcesoria: taśma aluminiowa, membrana paroprzepuszczalna oraz wkręty do drewna z łbem stożkowym. Rozpoczęcie montażu. Montaż rozpoczynamy od umocowania deski okapowej, która stanowi oparcie dla pierwszego rzędu płyt Termano. Deska okapowa powinna być odpowiednio wypoziomowana i stabilnie przymocowana do krokwi. Montaż pierwszego rzędu płyt Termano. Pierwszy rząd płyt Termano mocujemy montażowo kilkoma wkrętami dla ustabilizowania. Deskowanie dachu. Montaż Termano w systemie nakrokwiowym nie wymaga pełnego deskowania, jednak czasem jego zastosowanie jest uzasadnione, np. dłuższą przerwą w pracach dekarskich lub chęcią wykorzystania deskowania jako docelowego wykończenia poddasza w postaci desek struganych lub płyt wiórowych typu MFP czy OSP. Docinanie płyt Termano. Docinanie płyt Termano nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Mogą to być piły do drewna, piły tarczowe, łańcuchowe i wszelkie inne narzędzia tnące. Piła łańcuchowa ze względu na sztywny bagnet jest szczególnie pomocna przy docinaniu skosów na krokwiach koszowych i narożnych. Piła do drewna również ma wielu zwolenników. Bez względu na użyte narzędzie, ważny jest oczywiście efekt końcowy. Uszczelnianie styków pomiędzy płytami Termano. Ponieważ płaszczyzna dachu, jaką tworzą krokwie, nigdy nie jest doskonała, płyty Termano mogą nie schodzić się idealnie bez szczelin. Szczeliny niewentylowane do 3 mm nie stanowią mostka termicznego, jednak wszystkie szczeliny przekraczające szerokość 3 mm należy wypełnić pianą niskoprężną. Ta sama zasada dotyczy powstałych szczelin w koszach, narożach i kalenicy. Zaklejanie styków płyt Termano taśmą aluminiową. Taśma aluminiowa do zaklejania styków płyt Termano jest niezbędnym elementem uszczelniającym, dostarczanym przez Balex Metal. Przeciętne zużycie to 1,5 metra bieżącego taśmy aluminiowej na metr kwadratowy pokrycia dachu przy jednostronnym zaklejeniu styków. Dodatkowe zaklejenie styków płyt od strony wewnętrznej, w miejscach dostępnych, zbliża obiekt do standardów budowania domów pasywnych. Pozwala na pozytywne przejście badania szczelności ciśnieniowej i jest szczególnie ważne przy wykonywaniu certyfikatu energetycznego budynku. Może mieć to olbrzymie znaczenie dla przyszłej wyceny budynku na rynku nieruchomości. Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej. Warstwa membrany paroprzepuszczalnej Aspira służy odprowadzeniu skroplin, jakie pojawiają się zawsze pod pokryciem dachu. Bez względu na rodzaj pokrycia, czy będzie to blachodachówka, czy dachówka ceramiczna. Ułożenie kolejnych rzędów płyt Termano powinno odbywać się w układzie mijankowym. Przy układaniu kolejnych pasów membrany należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich zakładów. Dla ułatwienia na membranie Aspira wielkość minimalnego zakładu oznakowana jest linią przerywaną. Montaż kontrołat. Kontrołaty, najczęściej o przekroju 40x60 mm, mogą składać się z krótkich odcinków, wygodnych w montażu. Ponieważ leżą one na krokwiach, stanowią jedynie element nośny dla ład. I dodatkowo mają zapewnić odpowiedni przekrój dla wietrzenia połaci pod pokryciem.
kontrałaty mocowane są długimi wkrętami typu tort z dokrokwi co około 40 cm, na przemian prostopadle dokrokwi i pod kątem 67 stopni. Do odpowiedniego ustawienia wkręta stosowany jest przymiar pozycjonujący. Długość wkręta, dobór. Długi wkręt Torx musi przejść przez kontrałatę, Hermano i dodatkowo zagłębić się gwintem w krokiewne około 30 mm. Zatem jego długość musi objąć grubość kontrałaty, grubość płyt Termano, zagłębienie w krokwi i dodatkowo należy przewidzieć około 30 mm z uwagi na część wkrętów montowanych pod kątem 67 stopni. Dla przykładu montaż płyt Termano grubości 100 mm wymaga wkrętów długości 200 mm. Dobór średnicy wkręta uzależniony jest od rodzaju zastosowanego pokrycia dachu, czyli jego ciężaru. Do pokryć typu lekkiego, blachodachówka, panel na rąbek stojący, stosowane są wkręty o średnicy FI 6 mm. Stosuje się je wyłącznie do mocowania kontrułat, a ich przeciętne zużycie to 3 sztuki na metr kwadratowy dachu. O pokryć typu ciężkiego, dachówka ceramiczna lub cementowa, stosowane są wkręty o średnicy FI 8 mm. Montaż ŁAT. Standardowe łaty 40 na 60 mm pod lekkie pokrycia, jak blachodachówka lub panel na rąbek stojący, montowane są klasycznie do kontrołat krótkimi wkrętami. Ważne jest, by długość tych wkrętów była tak dobrana, by niepotrzebnie nie dziurawić membrany. Pod pokrycia typu ciężkiego, dachówka ceramiczna lub cementowa, wskazane jest, by każdą łatę, oprócz krótkich wkrętów, mocować do co trzeci krokwi długim wkrętem dla wzmocnienia podkonstrukcji, która będzie musiała przenieść znacznie większy ciężar, niż przy zastosowaniu np. blachodachówki. Rozstaw łatu uzależniony jest od rodzaju pokrycia i długości jednego modułu i wynika z zaleceń producenta. Blachodachówki. Panela na rąbek stojący. Czy też dachówki. Kalenica. Wykończenie i zabezpieczenie kalenicy jest niezależne od rodzaju pokrycia. Istotne jest, by płyty Termano były docięte w kalenicy maksymalnie dokładnie, szczeliny większe niż 3 mm zapianowane pianą niskoprężną, a przeciwległe pasy membrany ułożone z odpowiednim, bezpiecznym zakładem. Kosz i rynna koszowa. W przypadku izolacji kosza należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne zastosowanie dodatkowych kontrołat i łat powiększających płaszczyznę podparcia dla obróbek odprowadzających wody opadowe. Naroże. W przypadku zastosowania pokrycia z blachodachówki lub dachówki ceramicznej, na narożach stosuje się gąsiory systemowe. W przypadku pokrycia z panela na rąbek stojący należy wykonać obróbki do zamocowania gąsiora. System rynnowy i obróbka podrynnowa. Deska podrynnowa wymaga zabezpieczenia odpowiednią obróbką blacharską. Jest wiele systemów wykorzystujących blachę płaską, arkusze paneli na rąbek stojący, i w praktyce każdy dekarz stosuje swoją własną, ulubioną metodę, która często jest jego znakiem rozpoznawczym. Montaż haków rynnowych. Haki rynnowe, w zależności od warunków okapu, mogą być stosowane, jako montowane do łat. W takim wypadku należy pamiętać o wyfrezowaniu w łatach punktów montażowych, pozwalających na zamocowanie przynajmniej dwoma wkrętami każdego haka lub czołowo do deski podrynnowej. Montaż rynny.
Montaż rynny jest czynnością typową i zastosowanie termoizolacji na krokwiowej Termano nie wymusza stosowania żadnych specjalnych technik, ani uwzględniania dodatkowych elementów. Oczywiście przy montażu rynny zawsze należy pamiętać o wykonaniu odpowiedniego spadku. Montaż deski i obróbki wiatrowej. W systemie nakrokwiowym termoizolacji dachu, wiatrownica ma większy wymiar szerokości, niż przy dotychczasowych systemach docieplania dachu. Dlatego wymiar deski i obróbki wiatrownicy powinien to uwzględniać. Obróbka wiatrownicy wygląda i pracuje o wiele lepiej, jeżeli składa się z dwóch węższych pasów blachy. Docieplenie nakrokwiowe przy użyciu płyt Termano jest rozwiązaniem uniwersalnym, możliwym do stosowania przy każdym rodzaju pokrycia dachowego. Alternatywne docieplenie dachów. W przypadku docieplania dachów istniejących, gdy nie ma możliwości wykonania termoizolacji nakrokwiowej, przy pomocy płyt Termano można wykonać również termoizolację międzykrokwiową i podkrokwiową. Struktura zamkniętych komórek zabezpiecza termoizolację przed skropleniem pary wodnej i pojawieniem się wilgoci. Docieplenie międzykrokwiowe. Płyty Termano należy dociąć możliwie najdokładniej do krokwi, a szczeliny powyżej 3 mm wypełnić pianą montażową niskoprężną. Docieplenie podkrokwiowe. W przypadku termoizolacji międzykrokwiowej, docieplenie podkrokwiowe jest wymagane w celu uniknięcia zjawiska tzw. ciepłych krokwi w zimie i ucieczki ciepła przez konstrukcję drewnianą. Dzięki termoizolacji podkrokwiowej, odizolowuje się całe poddasze od warunków zewnętrznych, eliminując wszelkie mostki termiczne mogące pogorszyć komfort warunków użytkowych. Montaż okna dachowego. Montaż okna dachowego może różnić się w detalach w zależności od producenta okna. O szczegóły montażu należy dopytać doradcę technicznego dostawcy okien dachowych. Bez względu jednak na typ okna, wszystkie bez wyjątku doskonale nadają się do montażu w przypadku zastosowania płyt termoizolacyjnych Termano. Termoizolacja nakrokwiowa jest doskonalszą od dotychczasowych techniką izolacji dachów skośnych, eliminującą problemy powstawania mostków termicznych, ucieczki ciepła i pogarszania warunków mieszkalnych. Termano, to ciepły i zdrowy dom.